Księga Ezechiela, rozdział 41, część 2. Szerokość frontu wraz z odgrodzoną przestrzenią wynosiła w kierunku wschodnim 100 łokci. To jest szerokość tego terenu, na którym będzie stać świątynia, i te boczne komory. To wyrażenie tłumaczone jako boczne komory można też tłumaczyć jako cele albo jadalnie. Szerokość tego całego obszaru to nieco ponad 50 metrów. Być może tam będzie jakieś ogrodzenie. Potem zmierzył długość budowli przed odgrodzoną przestrzenią, która była z tyłu, i jej mury z jednej i drugiej strony. Miały one 100 łokci, a przybytek, nawa wewnętrzna i przedsionek zewnętrzny były wykładane płytami, a wszystkie trzy części świątyni miały dookoła okna w kamiennych ramach. Drewniane płyty pokrywały dookoła ściany wewnętrzne, od podłogi aż do okien. Okna zaś były zakratowane. Długość całej świątyni to też 100 łokci, czyli jakieś ponad 50 metrów. Wewnątrz świątynia była wykładana drewnianymi płytami do okien. To wyrażenie, które tutaj jest przetłumaczone, że okna były zakratowane, można też tłumaczyć, że zwężały się. Nad wejściem, aż do nawy wewnętrznej i na zewnątrz, na wszystkich ścianach dookoła, wewnątrz i zewnątrz, były wyrzeźbione cheruby i palmy, po jednej palmie między dwoma cherubami. Każdy cherub miał dwie twarze, twarz ludzką w stronę palmy z jednej strony, a oblicze młodego lwa w stronę palmy z drugiej strony. Takie rzeźby były wykonane dookoła w całej świątyni. Ten motyw palm był też na bramach i na tych bramach prowadzących na dziedziniec wewnętrzny i na tych bramach na dziedziniec wewnętrzny. W samej świątyni jeszcze oprócz palm były rzeźbione cheruby, i to też od zewnątrz i od wewnątrz. Takie były ozdoby. Od podłogi aż ponad wejście były wrzeźbione na ścianie przybytku cheruby i palmy. Od drzwia przybytku były czworokątne, a przed Najświętszym było coś, co wyglądało jak ołtarz z drzewa. 3 łokcie wysoki, 2 łokcie długi i 2 łokcie szeroki. Jego narożniki, jego podstawa i jego ściany były z drzewa. I rzekł do mnie: to jest stół, który jest przed Panem. Jeszcze tutaj jest opis tych zdobień dookoła świątyni. Od drzwia były czworokątne i jest tutaj opisany ołtarz w świątyni Salomona, i w namiocie spotkania były dwa ołtarze. Ołtarz na chleby pokładne i ołtarz kadzenia, ale w tej nowej świątyni, świątyni przyszłości, będzie jeden ołtarz. Przybytek i Najświętsze miały dwuskrzydłowe drzwi. Każde skrzydło miało dwie obrotowe płyty. Dwie obrotowe płyty miało jedno skrzydło drzwi, a dwie obrotowe płyty miało drugie skrzydło. W świątyni Salomona, w świątyni też, którą zbudowano i która istniała w czasach Jezusa, a także w przybytku, który Żydzi ze sobą nosili podczas marszu przez pustynię, były zasłony, które oddzielały miejsce najświętsze od świętego i miejsce święte od dziedzińca wewnętrznego. W tej świątyni przyszłości będą obrotowe drzwi. Na drzwiach przybytku były wyrzeźbione cheruby i palmy, takie jakie były wyrzeźbione na ścianach. Z zewnątrz nad przedsionkiem był drewniany daszek. Także na drzwiach do świątyni jest ten sam motyw zdobniczy, cheruby i palmy. Okna były w kamiennych ramach, a palmy z jednej i z drugiej strony na bocznych ścianach przedsionka, na bocznych komorach świątyni i na daszkach. To, co Ezechiel opisuje jako kamień, być może będzie betonem. Także przy oknach są te ozdobne palmy, te zdobienia są także na daszkach.
wyznajemy Twe zmartwychwstanie. Odkupicielu światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje wieczną radością na nowe czasy. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. I oczekując, aż przyjdziesz chwale, z wiarą, miłością, mocni w nadziei, chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i solą ziemi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi.